Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam do czytania z kart Tarota oraz tutaj przewodników duchowych. Dzisiaj zapytamy o wsparcie na tydzień od 6 do 12 grudnia. Tydzień pełen chaosu, kochani. Tutaj przede wszystkim dlatego, że znajdujemy się jeszcze poniedziałek, wtorek w energii Nowiu, księżyca w zodiakalnym strzelcu, który mówi też przede wszystkim o zmianach przewodników duchowych, także dlatego też o wsparcie tych przewodników dzisiaj poprosiłam. Ponadto też bardzo chaotyczny czas, więc starajcie się nie wchodzić w prowokacje, ale też nie podejmować żadnych takich dzikich ruchów, zwłaszcza wodniki, byki, lwy i skorpiony. Jeżeli planujecie podróże, zaplanujcie je do 10 grudnia, bo później może nastąpić nieoczekiwana zmiana planów, chaos i czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na to, że nie udadzą się po prostu te podróże w taki sposób, jakbyś chciał. Do środy, od środy księżyc rośnie, bo do wtorku znajdujemy się w energii Nowiu księżyca w zodiakalnym strzelcu wciąż. Natomiast dobry czas właśnie na oczyszczanie jeszcze. Natomiast od środy księżyc rośnie. Jeżeli księżyc rośnie, to my rośniemy razem z nim, więc nie jest to dobry czas na odchudzanie. Z pewnością nie leczymy w tym tygodniu zębów, unikamy soli i pieczywa oraz nabiału. Ponadto też wtorek, środa, czwartek, fantastyczny czas, bardzo dobry dzień na spotkanie z przyjaciółmi. Natomiast osoby, które mogą mieć problemy na przykład z nogami, konkretnie ze skłonnością do żylaków, księżyc rosnący w rybach, piątek, sobota, bardzo dobry czas na leczenie tych żylaków, bądź też znalezienie na przykład nowej maści, leku, która będzie się fajnie chłonąć, czy też będzie można też ogólnie zadbać w tym czasie o stopy. Kochani, zaczynamy od baranka do ryb, klasycznie oczywiście, i zobaczymy, co w tym tygodniu u baranka. Baranek będzie myślał o jakichś inwestycjach i może być to inwestycja w ciebie, może być to inwestycja w dzieci. Trochę wydatków, ale wydatki, które się zwrócą. Jeżeli myślisz o jakiejś inwestycji, to ten tydzień fantastyczny przyniesie efekty. Dobry czas też na zarobienie jakiejś ekstra kasy. Śmiało też możesz zasięgać rad u osób spod znaku byka, panny i koziorożca. Także bardzo dobry czas na pieniądze. Pieniądze będą przychodzić, ale też zainwestowane pieniądze w tym tygodniu do roku czasu zwrócą się tobie, a jeszcze może się okazać, że wejdziesz na wyższą półkę finansową dzięki tym inwestycjom, które poczynisz w tym tygodniu. Bardzo dobry czas na sprawy finansowe, również na zakupy i na inwestowanie. Rada dla ciebie, drogi baranku, na ten tydzień. Zaplanuj podróż. Jeżeli myślisz o podróży, to jak najbardziej ten tydzień fantastyczny. Jeżeli są baranki, które myślą o tym, żeby zmienić kraj, bądź też wyjechać za granicę do pracy, też bardzo dobry tydzień na takie decyzje. Zaufaj obcokrajowcom. Bardziej tutaj skup się na podróżach, na zagranicy, niż na przykład na rodakach. Ponadto też karta rada tutaj dla ciebie, jeżeli są baranki, które żyją z jakąś chorobą nieuleczalną, naucz się z tą chorobą żyć. Zainwestuj w nowe metody, po prostu nie biadolimy, tylko inwestujemy w siebie i szukamy rozwiązań. Rada dla ciebie, zbadaj wzrok w tym tygodniu, zadbaj o oczy, może zmień okulary, zrób coś dla swoich oczu w tym tygodniu. Uwierz w tym tygodniu w przeznaczenie, bo będzie cię prowadzić właściwą drogą. Jaki przewodnik duchowy na ten tydzień dla ciebie? To jest Horus, egipski bóg z głową sokoła, jeśli pamiętamy tutaj z historii.
który mówi przede wszystkim o tym, że postrzegasz tę sytuację, w której się znalazłeś prawidłowo. Masz baranku w tym tygodniu, doskonałą intuicję i korzystaj z niej po prostu. Intuicja jak nikt. Symbol właśnie oka Horusa w tym tygodniu dla Ciebie fantastyczny, także fantastyczny czas dodaje baranki, także Mars w Strzelcu doda Tobie energii, sił i jasnego, spirytualnego widzenia. Pozdrawiam serdecznie wszystkie baranki. Byczki, co u Was, drogie byki? Co u Was, drogie byki? Byczek, dużo pracy. Niektóre byki może będą miały rozmowę o pracę, może będziecie szukać pracy, także dużo pracy, wręcz będziecie odcinać kupony z tej pracy, także praca Was nie opuści, drogie byczki. Ponadto też dużo skupienia się właśnie na sprawach zawodowych i finansowych. Generalnie dużo pracy, praca przyniesie wymierne efekty. Przyjazne osoby w tym tygodniu to również byk, panna, koziorożec z Twojego żywiołu. Jeżeli szukasz pracy, w tym tygodniu znajdziesz. Karta rada dla Ciebie. Bądź mądry przede wszystkim. Nie spiesz się też z wszelkimi decyzjami. Niech Twoje decyzje będą przemyślane, mądre i wszystko na spokojnie. Nic na siłę, jak już tutaj we wstępie mówiłam, że to nie jest dobry czas również dla byków, aby tutaj zmieniać swoją rzeczywistość na siłę, żeby przebijać głową mur, bo można ją naprawdę mocno rozbić. Karta rada, zwłaszcza przy Tobie i godna zaufania, zodiakalna panna, także śmiało tutaj zaufaj pannie, to już drugi raz tutaj karty mówią. Ponadto korzystaj z rad osób starszych, pomóż seniorom, zainteresuj się seniorami. Może trzeba komuś pomóc przed świętami, zadzwonić, może kogoś zaprosić, także pocieszyć być może. Także tutaj seniorzy koło Ciebie bardzo pozytywni i bardzo wdzięczni. Natomiast Ty sam, drogi byku, bądź mądry, odizoluj się od głupoty, od hołoty, od po prostu braku mózgu. Więc tutaj wszystkie odpowiedzi również znajdziesz w sobie, w swojej pustelni. Jeżeli są byczki, które myślą o wchodzeniu w jakąś relację, na ten moment, ten tydzień pozostańcie samotni z wyboru. Przewodnik duchowy, który będzie Was prowadził w tym tygodniu, to jest Kuan Yin. Przepiękna tutaj buddyjska bogini współczucia, która mówi o pozwól odejść. Pozwól na przykład odejść tym, którzy się od Ciebie odwrócili, którzy Cię opuścili, a pozwól odejść również przeszłości i temu, co Ciebie boli. Miej współczucie dla tych, którzy Cię zawiedli. Miej współczucie dla tych, którzy odeszli. Miej współczucie również dla siebie, drogi byku. Porzuć różne dziwne zemsty. Szukanie zwady, ale też porzuć po prostu tutaj szukanie po prostu jakiegoś ognia, bo będzie gorzej. Pozwól odejść, wycisz się, niech przeszłość już będzie za Tobą. Kuan Yin będzie Ciebie tutaj wspierać, przepiękna bogini współczucia. Nie wymagaj też od siebie zbyt wiele, bądź dla siebie dobry. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byczki. Bliźnięta, co u Was, drogie bliźnięta? Będzie się działo ogniście, będziesz miał, drogi bliźniaki, będziecie miały tutaj dużo energii, początki czegoś nowego. Również seksualność mocno rozbudzona, więc jeżeli planujecie powiększyć rodzinę, to ten tydzień fantastyczny, również fantastyczny dla bliźniąt czas tutaj na spożytkowanie, na przetransformowanie energii seksualnej na pracę, na jakiś biznes, na jakieś pomysły, bądź też na pasję jakąś. Także będzie Wam się, będziecie miały bardzo dużo energii i być może przeforsujecie jakieś nowe projekty. Także As Buław mówi przede wszystkim zawsze o początkach, więc tutaj otwórz się na nowe projekty, nowe początki, być może nową relację. Rada.
Przede wszystkim, drogie bliźniaki, wykorzystujcie w tym tygodniu wasze zdolności komunikacyjne. Karta rada, wszystko załatwisz rozmową. Nie uciekasz, idziesz i rozmawiasz. Masz wszystko do tego, aby osiągnąć wszystkie swoje cele. Macie bardzo dobry tydzień, drogie bliźnięta. Kto chce rozpocząć naukę języka, jak najbardziej ten tydzień fantastyczny, bądź doszkalanie się. Obcokrajowcy po twojej stronie, zwłaszcza energia męska. Tutaj głównie osoby mniej więcej w twoim wieku. Także tutaj bardzo pozytywna energia. Dla was wszystko przeforsujesz rozmową. Przewodnik duchowy, który będzie ciebie tutaj wspierał, to Thoth, egipski tutaj Bóg, tutaj z dziobem słynnym. Mówi o tym, zapisuj swoje projekty, być może napisz jakiś swój projekt, zapisuj swoje myśli, swoje pomysły, być może napisz książkę, tekst, muzykę. Także Thoth mówi o tym, abyś zaczął pisać, być może bloga. Pięknie, pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta. Raki, co u was, drogie raczki, co u raczka na ten tydzień? Bardzo mocny tydzień, fajny tydzień, karta mocy, karta siły. Także tutaj mocno też seksualnie, drogie raki, u was, ale też uwaga na agresję, bo ktoś może tutaj po prostu doświadczyć przemocy fizycznej, także nie wojować na tyle, nie prowokować swoimi emocjami. Także uwaga tutaj na przemoc, zwłaszcza przemoc fizyczna, ale też starajcie się w tym tygodniu nie przeforsowywać fizycznie, czy też osoby, które ćwiczą, nie przesadźcie z ćwiczeniami. Karta rada dla ciebie. Trzymaj się litery prawa. Jeżeli tutaj spotka cię przemoc, absolutnie musisz to zgłosić do urzędu. Karta rada, możesz śmiało zaufać w tym tygodniu osobie spod znaku barana, ale uważaj na lwa. Karta rada, też zwróć się do urzędów o wszelką pomoc tutaj, ale też tupnij nogą w tym tygodniu, raku, drogi. Określ nowe zasady w twoim związku, w twojej firmie, w twojej pracy. Natomiast jeżeli masz nad sobą szefa, osobę tutaj, od której jesteś zależny, radzę ci dostosować się do jego rad i zaleceń. Także też trzymać się przepisów prawa, bo może być ciężko. Dosyć mocno taki trudny tydzień, ale też mocno energetyczny, tak jakby nie wasza energia. Rada od przewodnika duchowego to Kutuhumi, indyjski bóg, który mówi o tym, abyś był skoncentrowany, przede wszystkim twoje cele i twoje zadania. Przede wszystkim nawet spisz na kartce, co masz do zrobienia. Dopóki nie zrobisz swoich spraw, nie zajmujesz się sprawami innych. Więc nie daj się też odciągnąć od swoich spraw. Czyli kiedy załatwiasz swoje sprawy, włączasz telefony, nie zajmujesz się sprawami innych. Najpierw ty, a potem cała reszta. Proś Kutuhumi o to, abyś był skoncentrowany na swoich celach przede wszystkim. Pozdrawiam wszystkie raki. Lwy i lwiczki na ten tydzień. Co u was na ten tydzień? No, niektóre lwy i lwice będą miały operacje, także tutaj trochę trudności ze zdrowiem może się pojawić, również ze zdrowiem psychicznym, ale też uwaga, bo bardzo dużo pracy w sieci. Być może będziesz zmieniał swoją stronę internetową, być może będziesz zmieniał swój profil, żeby pokazać się w sieci zupełnie inaczej. Uwaga, drogie lwy i lwice, jeżeli tutaj spodziewacie się potomka, uwaga, bo problem może się pojawić tutaj z zagrożeniem ciąży, także uwaga, także poronienie tutaj dla niektórych, być może dla jednej lwicy, jednego lwa. Także tutaj też być może też jakiś lew będzie planował operację, być może też dowie się o operacji. Bardzo dużo pracy z siecią. Być może wejdziesz do internetu, być może będziesz unowocześniał po prostu swoją pracę, swoją firmę, czy też to, jak się przedstawiasz w internecie. Uwaga na bliźnięta, waga i wodnika. Rada. Zaplanuj podróż. Bardzo ważne jest tutaj
aby w tym tygodniu, jeżeli są lwy i lwice, które wybierają się w podróż, to tą podróż zaplanować już, przygotować być może Wasze pojazdy do podróży, przegląd auta, być może sprawdzenie tutaj, przygotowanie po prostu auta do podróży. Jeżeli są lwy i lwice, które myślą o zapisaniu się na prawo jazdy, to tydzień fantastyczny. Jeżeli myślisz o transporcie, szukaj transportu. Jeżeli myślisz o wejściu w tutaj firmę transportową, w pracę w transporcie, wchodź jak najbardziej. A także sukcesy w pracy, ale też z użyciem sieci, czyli internetu konkretnie. Ponadto śmiało możesz zaufać w tym tygodniu osobie spod znaku raka. Rada tutaj od przewodnika duchowego to Mojżesz, wspaniały tutaj Mojżesz był, jest nadal szanowany właściwie we wszystkich kulturach, który mówi przede wszystkim odwagi. Tutaj masz autorytet i będziesz miał ten autorytet, także sam dla siebie również tym autorytetem bądź, drogi lwie, i opanuj sytuację. Także zapanuj nad tutaj swoimi sprawami i zapanuj być może nad trudną sytuacją, w której się znalazłeś. Pamiętaj, że Mojżesz był bardzo odważny, szedł na front, także i tutaj również będzie Ciebie wspierał podczas tego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy i lwice. Panna, co u Ciebie, droga panno? Panna będzie czuła się dobrze w swojej energii, także trochę samotności, ale takiej samotności z wyboru mi się tutaj pokazuje. Także panny po prostu będą coś zgłębiać, może się będą czegoś uczyć, może będą poszukiwać jakichś rozwiązań dla siebie. Tutaj też mogą odezwać się do Was w tym tygodniu osoby starsze, ale też Wy również powinniście się zainteresować tutaj seniorami w otoczeniu, być może pracą charytatywną dla seniorów, a może też osobom, które potrzebują jakiejś pomocy na święta, czy też czekają na Twój kontakt. Szukanie tutaj przewodników duchowych, szukanie też rozwoju, szkół, być może studiów, także ten tydzień fantastyczny pod tym kątem dla Ciebie. Rada, dużo optymizmu, także karta Słońca mówi o tym, otwórz się na nowe, nowa miłość, nowa praca, nowe projekty. Jeżeli są panny, które planują tutaj powiększenie rodziny, to w tym ten tydzień fantastyczny, jak najbardziej dla Was. Karta Słońca mówi dużo, dużo optymizmu. Możesz śmiało zaufać w tym tygodniu osobie spod znaku lwa. Uwaga na serce oraz poparzenia słońcem, na przykład sztucznym, także dla niektórych panien. Także dużo optymizmu, dużo radości, bo wszelkie rozwiązania, które szukasz, okażą się bardzo pozytywnie rozwiązane dla Ciebie. Przewodnik duchowy, który będzie Ciebie wspierał w tym tygodniu, to Epona, która mówi, to rzymska i celtycka wróżka tak naprawdę, także bogini po prostu tutaj natury i koni, także która mówi tutaj o krysztale. W tym tygodniu, drogie panny, bardzo ważne jest, abyście na przykład sprawiły sobie albo poprosiły kogoś o zakupienie kryształu, najlepiej samemu taki kryształ wybrać. Praca z kryształami bądź ulubionym Twoim kamieniem w tym tygodniu mocno istotna. Taki kamień możesz swój ulubiony wrzucić nawet do kąpieli, czy nosić go w kieszeni, bądź też po prostu trzymać go w ulubionym Twoim miejscu. Także praca, kryształy Ciebie wołają, natura również Ciebie woła. Symbol konia w tym tygodniu również bardzo optymistyczny dla Ciebie, a jak wiemy, tutaj koń daje potężną moc i siłę. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panny. Wagi, co u Was, drogie wagi? Uwaga na oszustów, drogie wagi, bo nie podejmować jakichś dziwnych ruchów. Niektóre wagi tutaj mogą po prostu wylądować w tym tygodniu w szpitalu. Uwaga też na więzienie, także, bo niektórzy mogą być po prostu
zamknięci na jakiś czas. Także uwaga, może jedna waga, która tutaj to słyszy. Także uwaga też na oszustów, mamy kartę złodzieja, zwłaszcza również z Waszej energii, czyli bliźnięta i wodnik, bądź też inna waga. Uwaga, możecie być oszukani, uwaga na kradzieże, uwaga też na to, co się do Was mówi. Proszę w to w tym tygodniu nie wierzyć, być czujnym i ostrożnym i pilnować swoich majątków i pieniędzy. Uwaga też na sieć, bo oszustwa w sieci również wychodzą. Karta rada, nic nie planuj, bo nie da się zaplanować, droga wago. Koło fortuny mówi też Tobie, że z jednej strony może Cię ktoś okraść. Jeżeli ktoś Cię okradnie, to będzie osoba przypadkowa. Nie będzie to jakby zdrada z najbliższego otoczenia. Karta koła fortuny mówi również o tym, że los Ci też to wynagrodzi. Także spokojnie, nie panikuj. Natomiast uważać. Uważać po prostu na losowych tutaj oszustów, wyłudzaczy. Skup się też na tym, aby zadbać w tym tygodniu o Twój brzuszek, czyli no, układ pokarmowy, ale też cała trzustka, śledziona, wątroba, żołądek, sprawy żółciowe. Na to zwrócić uwagę. Można zagrać na loterii, ale uwaga, bo możesz wygrać i możesz też mieć coś skradzione. Także bądźcie czujne w tym tygodniu i bardzo ostrożne. Przewodnik duchowy, który będzie tutaj Ciebie wspierał, to biała Tara, wschodnia bogini. Tary są w różnych kolorach według właśnie wschodniej kultury, która mówi o oczyszczaniu. Także jeżeli takie dziwne sytuacje się czasem przytrafiają w naszym życiu, to tutaj warto się oczyszczać, warto z siebie po prostu ten cały brud energetyczny zdjąć. Unikaj toksyn w tym tygodniu, droga wago, czyli nie staraj się nie przebywać w miejscach zatłoczonych, trujących, ale też zwróć uwagę na to, co jesz, co pijesz. Staraj się nie używać w tym tygodniu wszelkich dziwnych używek i chemikalii. Nie stykaj się z chemikaliami. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi. Skorpiony, co u Was, drogie skorpiony? Skorpiony niektóre będą wybierać się na randki, także jeśli randki, to bardzo, bardzo udane w tym tygodniu. Także, ale też trochę niezdecydowane skorpiony w tym tygodniu. Będziecie miały jakieś różne propozycje, czy to randkowe, czy to zawodowe. I nie będziecie mogły się zdecydować, natomiast istotne tematy z osobami spod znaku barana, lwa i strzelca. Ponadto też może się trafić jakaś praca dodatkowa dla skorpionów w tym tygodniu i jak najbardziej z tego należy skorzystać. Także natomiast takie będziecie trochę w rozkroku, niezdecydowane, nie wiadomo co wybrać. Karta rada. Myśl o sobie przede wszystkim, drogie skorpionie, także karta śmierci to Twoja karta, Twoja energia. Jeżeli coś Ci już po prostu nie służy, to odetnij to raz na zawsze, jak ja to mówię, nie ciąg trupa, bo to już jest za długo. Karta rada też mówi o tym, że myśl najpierw Ty, a potem cała reszta. Nawet jeżeli wybierasz się na randkę, czy wybierasz jakąś pracę dodatkową, niech to będzie ktoś bądź coś, co da Tobie radość, co da Tobie przyjemność, co da Tobie szczęście i korzyści dla Ciebie. Układ kostny do zadbania w tym tygodniu, także pij wapno, spożywaj wapno, ale też kolagen i wszelkie tematy związane właśnie z kośćmi dla Ciebie. Rada piękna tutaj bogini Haina, która mówi o wolności. To była hawajska i polinezyjska bogini wolności właśnie, która była tak piękną, że ludzie nie śmieli nawet w jej stronę patrzeć. Także tutaj, jeżeli masz wybór męczyć się z kimś, bądź z czymś, bądź z jakąś sytuacją, czy też pracą na przykład, to wybierz wolność. Bądź też asertywny przede wszystkim, korzystaj też z życia po prostu. Dbaj również o swoją seksualność,
dbaj o swoje ciało, o swoją urodę, zadbaj o to, pokaż swoją niezależność, wolność, wyznaczaj granice we wszystkich sferach życia. Pozdrawiam serdecznie wszystkie skorpiony. Strzelec, co u Ciebie, drogi strzelcu? Przejścia, trudny tydzień, jak po gruzie, drogi strzelcu. I to niestety też za sprawą samego Ciebie, ale też innych znaków zodiaku z ognia, czyli lew bądź baran. Ciężko, trudno, znowu, drogie strzelce, już było tak dobrze. Także tutaj trudności mogą być w pracy, trudności w związkach. Może Ci się nie chcieć nic, możesz się czuć, że co nie zrobisz, to idzie po prostu trudno, jak po gruzie, nie chce Ci się, nie masz motywacji. Rada? Niektóre strzelce tutaj powinny skontaktować się z kapłanką, z wróżką, czyli intuicja zawodzi kompletnie tutaj. Karta kapłanki mówi też o tym, sprawdź dokumenty. Dobrze by było zasięgnąć rady profesjonalnej, ale jeżeli wybieracie specjalistę, niech to będzie kobieta. Karta rada też kobiety, strzelczynie, tutaj zadbać o Wasz cykl miesiączkowy bądź brak tego cyklu, także w ogóle wszelkie sprawy kobiece. Jeżeli ktoś myśli o antykoncepcji, wybierzcie tabletki w tym tygodniu. Jeżeli tutaj ktoś myśli o suplementacji, to jak najbardziej w tym tygodniu również warto zastosować. Być może niektóre strzelce powinny w ogóle zmienić tabletki, bo być może się źle czujecie po nich. Także szukać tutaj jakby rozwiązań w aptekach. Ponadto też kieruj się intuicją. Jeżeli czujesz, że intuicja Cię zawodzi, idź do osób, które tą intuicję mają. Niech to będą osoby profesjonalne. Karta rada też dla strzelczyń, które są kochankami, które są tutaj w ukryciu. Na ten moment lepiej dla Ciebie będzie, aby tak zostało. Także nie wychodź z ukrycia. Jeżeli są panowie, którzy mają kochanki w ukryciu, warto zasięgnąć rady takiej osoby. Ponadto tutaj przewodnik duchowy, który będzie Ciebie wspierał w tym tygodniu, to Wisznu, który mówi przede wszystkim o bezpieczeństwie. Jeśli myślisz o jakiejś osobie bardzo, bardzo intensywnie, czy zastanawiasz się, czy możesz tej osobie zaufać, czy też nie, odpowiadam Ci, tak, możesz śmiało zaufać. Zaufaj również sobie, zaufaj też, że wszystko rozwiąże się w jak najlepszy sposób dla Ciebie. Proś Wisznu, hinduskie bóstwo, o to, aby Cię poprowadził przez sytuację, w której się w tym momencie trudnej na przykład znalazłeś, czy też pięknej. Też tak może być. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. 100 lat dla Was, wszystkiego cudownego dla Was, pięknego z okazji urodzin. Koziorożec. Koziołku drogi, co u Ciebie? Koziołek negatywnie nastawiony do wszystkiego. Także tutaj też będzie Wam trochę nerwy szarpać starsza kobieta, ale też starsza kobieta będzie tutaj czekała na znak od Ciebie. Także może być to też osoba spod znaku wagi, wodnika i bliźniąt. Ponadto też kieruj się przede wszystkim w tym tygodniu rozumem. Do wszystkiego podchodź chłodno, nawet z kalkulacją, z mądrością, także emocje na bok. Być może niektóre koziołki będą musiały spotkać się z chirurgiem, czy też z prawnikiem, czy też z innym specjalistą. Jeżeli musisz się spotkać, to wybierz specjalistę kobietę. Rada dla Ciebie. Odwagi, drogi koziołku, przede wszystkim. Bądź odważny. Nawet czasem, jak trzeba coś przeforsować siłą, to trzeba przeforsować siłą. Także możesz śmiało w tym tygodniu zaufać osobie spod znaku lwa. Możesz też zaufać bardzo silnej kobiecie. Może być to numerologiczna ósemka. Także
Również ty tego lwa możesz ujarzmić w tym tygodniu. Nie chodzi o lwa zodiakalnego, w przenośni lwa, czyli tutaj karta mocy, karta siły mówi o tym, że odwagi, że możesz wszystko przeforsować, oczywiście swoim intelektem, swoją mądrością, jak mówiła wcześniej Królowa Mieczy. Ponadto też w tym tygodniu zadbaj o swoją odporność. Przewodnik duchowy, który będzie ciebie wspierał w tym tygodniu, to Paramahansa Yoganda, to pisarz, który mówi o, szanowany zresztą pisarz jogina, który mówi o tym przede wszystkim, żebyś zaczął rozwijać się duchowo, drogi koziołku. Wybierz też pokój, wybierz we wszelkich rozwiązaniach pokojowe rozwiązanie. Zacznij być może pracować z oddechem, yoga, medytacja w tym tygodniu tobie będzie bardzo mocno wskazana. Może trzeba przeczytać książkę o jodze, być może o medytacji, bądź o joginie, babaj na przykład. Także tutaj wybierz też pokój i wszelkie sposoby, aby do tego pokoju doprowadzić. Pozdrawiam serdecznie wszystkie koziołki. Wodnik. Wodniku bezpiecznie, także tutaj bardzo dobra atmosfera w domu u wodnika, także korzystanie bardzo pozytywne ze szczęścia, radości i dbanie o domowników Twoich, także jakieś bardzo miłe też wiadomości właśnie dotyczące domowników, dotyczące być może dzieci, dotyczące tutaj osób, współlokatorów czy też sąsiadów, miłe odwiedziny również w domu, także bardzo, bardzo przyjemny tydzień, korzystanie z drobnych przyjemności domowych. Bardzo pozytywny dla Ciebie też osoba tutaj spod znaku raka, ryby bądź skorpiona. Rada dla Ciebie. Kontakt z mamą dosyć istotny tutaj, także być może matka czeka na Twój kontakt bez względu na to, czy mama żyje, czy też nie, bez względu na to, jakie masz relacje z mamą. Przede wszystkim możesz w tym tygodniu zaufać osobie spod znaku raka oraz ryb. Także tutaj dużo też energii żeńskiej, uruchom dużo emocji, pozwól sobie na te emocje. Także pamiętaj natomiast, że jeżeli ktoś Cię w przeszłości oszukał, to zrobi to z pewnością ponownie. Natomiast tutaj relacja z matką, mocno istotna, kontakt z mamą konieczny. Przewodnik duchowy, który będzie Ciebie wspierał, no znamy tego Pana, Jezus, który mówi: otwórz serce na miłość, wybacz, być może pogódź się z kimś, patrz na każdego z miłością, również z takim wybaczeniem, przebaczeniem, tak? Z miłosierdziem. Także wybacz również sobie, bądź dla siebie dobrym przede wszystkim, tak? Drogi wodniku, także w tym tygodniu przewodnik duchowy, Mesjasz, Jezus będzie Twoim, być może należy przeczytać jakąś naukę, która Cię zainspiruje, Jezusa. Także otwórz serce przede wszystkim na miłość, drogi wodniku. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki. Rybki, co u Was, drogie rybki? Uwaga na kasę. Rybki mogą w tym tygodniu popłynąć z pieniążkami. Zubożenie finansowe. Uwaga też na mandaty, uwaga też na osoby, które przychodzą po pomoc, bo jeżeli będziecie pożyczać pieniądze w tym tygodniu, to tych pieniędzy nie odzyskacie, a wręcz może to spowodować lawinę kolejnych problemów finansowych. Także tutaj dosyć istotne też tematy w tym tygodniu z osobą spod znaku byka, panny i koziorożca. Natomiast nie dajcie się naciągnąć na nic finansowego, na żadne inwestycje w tym tygodniu. Także mogą pojawić się również problemy finansowe. Coś zaskakującego. Rada. Wstrzymaj się. To jest taki tydzień dla rybek wstrzymania się ze wszystkim. Także co możesz przesunąć, to przesuń. Podpisywanie umów, kupowanie, inwestowanie, to wszystko przesunąć. Najlepiej, aby rybki sobie na ten moment odpoczęły. Jeżeli są rybki, które myślą o rozwodach, czy też macie dylemat
separacja na ten moment będzie najbardziej właściwą. Zadbać o psychikę również w tym tygodniu. Także nawet troszeczkę się wycofać, zrobić 2-3 kroki w tył, aby zobaczyć szerszy obraz, aby przyjrzeć się danej sytuacji. Jeżeli myślicie o wchodzeniu w nową relację, to ja proponuję w tym tygodniu jeszcze pozostać na relacji takiej typu dochodzącego. Także wolny związek. Rada od tutaj przewodnika duchowego, piękna, także Matka Maryja w tym tygodniu będzie Was bardzo mocno wspierać. Ona mówi przede wszystkim o tym, zaopiekuj się sobą, symbol również Matki Maryi. W tym tygodniu możesz sobie sprawić, droga rybko, możesz czy ten medalik, czy po prostu obraz, czy nawet kupić róże, które tak bardzo Matka Boska, Matka Chrystusa ukochana lubiła. Także zapach różany również w tym tygodniu dla Was sympatyzujący bardzo. Zaopiekuj się sobą, bądź dla siebie dobre. Ale też Matka Maryja mówi o pracy z dziećmi, o tym, żeby być może przekazać jakąś tutaj pomoc dla dzieci, być może też tutaj zaopiekować się dzieckiem swoim, czyimś, bądź pójść w zawód związany z pomocą dzieci. Także dzieci tutaj bardzo, bardzo istotne. Generalnie Matka Maryja mówi, chroń dziecko. Także, ale też zaopiekuj się sobą, bądź dobry i miłosierny dla samego siebie. Nie bądź dla siebie zbyt surowa, droga rybko. Pozdrawiam serdecznie wszystkie rybki. Kochani, udanego Wam tygodnia życzę. Tutaj mamy końcówki rytuałów zbiorowych i indywidualnych. Także udanego tygodnia dla Was. Bądźcie dla siebie życzliwi, łaskawi. Oczywiście, bo chaotyczny tydzień. I zapraszam Was do kontaktu oczywiście. Natomiast najbliższe terminy u mnie na 20 stycznia. Pozdrawiam serdecznie, Wróżka Anna.